Raz, dwa, trzy, słyszymy, tak. Dzień dobry, witam w ten ciężki poranek. Skoro świt, bardzo się cieszę, że jednak mimo ciężkich przejść nocnych, aż tyle osób tu się pojawiło i zechcę wysłuchać tej odrobiny informacji, którą mam do przekazania. Tematem tej prezentacji jest taki podtytuł, znaczy na ile możemy ufać naszym sieciom komórkowym. Podkreślam sieciom, a nie operatorom, bo na ile możemy ufać operatorom, to jest zupełnie osobne zagadnienie, pewnie mniej techniczne. Natomiast tutaj skupimy się trochę na jak to wyglądało od początku, jak to wygląda teraz, co mamy jeszcze do zrobienia. No więc pytanie pierwsze, czy możemy ufać sieciom komórkowym? Nie. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć prezentację, gdyby nie to, że dodałem jeszcze trzeci podtytuł. Dlaczego? Do SS7 jeszcze dojdziemy. Generalnie zaczniemy od samego początku. Pokażemy, gdzie które technologie mają problemy, delikatnie rzecz ujmując, i czy ewentualnie my coś możemy z tym zrobić. Reprezentuję firmę Next Generation Technologies, która od lat, od zeszłego wieku, można powiedzieć, zeszłego tysiąclecia, prowadzi szkolenia i konsultacje dla operatorów komórkowych, producentów sprzętu komórkowego. To na fioletowo. Dobrze, nie muszę. Okej, super. Jakoś tak ten głos dzisiaj rano ciężko rozruszać. Dobrze, więc na fioletowo chciałem tylko dodać, że to są miejsca, w których byliśmy i coś robiliśmy, komuś pomagaliśmy w kwestiach sieci mobilnych. Natomiast temat prezentacji natknął mnie z trzech powodów. Właściwie ostatni, to jest tak ostatnio się pojawił, natomiast pierwszy powód był taki, że na poprzednim PLNOG-u była prezentacja o tym, jak taki zły człowiek, z którym się bardzo zidentyfikowałem jako Gruszczyński, on się zwał Grucha, ukradł ileś tam milionów dolarów, między innymi wykorzystując niedoskonałości sieci mobilnych. Po drugie, ostatnimi czasy główne konsultacje, które przeprowadzamy, dotyczą LTE, VoLTE i roamingu. No i gdzieś w którychś dyskusjach ja się zapytałem, a jak oni się tam zabezpieczają w tej kwestii roamingu, przesyłania tak danych, i usłyszałem coś w stylu, no my właściwie to tak do końca nie wiemy, co oni tam robią, ale my im ufamy. Da. I całkiem ostatnio pojawił się taki dramatyczny artykuł mówiący o tym, że rany, rozwaliliśmy to LTE tak, że to już w ogóle chyba należałoby budować całą technologię od nowa. Badacze z Purdue University, czy jakkolwiek to się nazywa. No więc to też jakby mnie zaintrygowało tego sprawdzić właściwie tak na dobrą sprawę, jaki jest status tak od strony teoretycznej bezpieczeństwa LTE, czy coś możemy zrobić na przyszłość. Zaczniemy, czy podzielimy właściwie to na dwa kawałki. Pierwszy kawałek to jest taki ogólny, trochę z perspektywy terminala, czyli użytkownika. Jak sieć chciałaby nas ewentualnie zabezpieczyć? Przejdziemy przez procedury 2G, 3G, 4G, omawiając, co się dzieje, jacy są główni gracze w tych procedurach. W drugiej części popatrzymy, co w związku z tym z siecią szkieletową i co robią bądź nie robią tam operatorzy. Jeśli chodzi o procedury takiego wysokiego poziomu, to najistotniejsze dla działania i tam, gdzie dla działania sieci i tam, gdzie ewentualnie możemy doszukiwać się problemów z bezpieczeństwem, są procedury przyłączenia się do sieci, rejestracji do sieci, które nazywają się Location Area Update lub IMSI Attach dla GSM-u i GPRS Attach dla GPRS-u. One wyglądają w zasadzie tak samo, mają tych samych praktycznie graczy. Po jednej stronie jest oczywiście terminal, po drugiej stronie jest węzeł, który obsługuje dany region, to będzie albo MSC z punktu widzenia usług głosowych, albo SGSN, który jest dla usług pakietowych. Te dwie procedury, górna, dolna, różnią się tylko, właściwie nawet nie tym, że to są różne technologie, ale bardziej tym, z jakiego stanu zaczynamy. Górną procedurę zaczynamy od stanu, terminal podłącza się do tej sieci po raz pierwszy. I to, co on musi pokazać, i to jest jedna rzecz, która się będzie przewijać do 4G, pewnie dalej,
to jest to, że on musi pokazać numer IMSI. To jest numer, który jest zapisany na karcie SIM, który identyfikuje nas jako użytkownika w dowolnej sieci mobilnej. No i przez tych 15 czy 10 lat już nikt nigdy nie uważa, że to jest jakiś wielki problem, że ten numer jest tak po prostu pokazywany. Natomiast te ostatnie badania czy ostatnie próby atakowania LTE pokazały, że i nad tym się trzeba zastanowić. W każdym razie w kroku pierwszym terminal się przedstawia, mówi, mój numer IMSI jest taki i taki. MST sobie patrzy na ten numer, mówi, dobra, ja bym chciał od ciebie czegoś dowiedzieć. Po pierwsze, żeby cię zautoryzować, to potrzebuję dostać z innego węzła, który się nazywa HLR, informację o tym, jak mam cię zautoryzować. I proszę o taki zestaw danych, przy pomocy których ja to zrobię. Zrobię to w kroku trzecim. On jest w następnym slajdzie jakby bardziej rozpisany, żeby pokazać, na czym tu polega problem. Możemy również zweryfikować sam sprzęt, którego używamy, czyli faktyczny telefon. Możemy zapytać terminal, jaki on ma numer e-mail, czyli ten, który identyfikuje nam terminal. Możemy go sprawdzić w bazie AIR, czy on przypadkiem jest zablokowany. Sens używania tej bazy zniknął w momencie, kiedy producenci poszli na skrót i powiedzieli, że nie będziemy sprzętowo programować tego numeru, tylko on będzie programowany software'owo. No i za 10-20 zł albo idziemy na giełdę, tak, albo kupujemy kabelek i możemy sobie go dowolnie przeprogramować, ale operatorzy nadal muszą to mieć, bo taka jest na przykład dyrektywa unijna, że musimy. No więc musimy, trzymamy. Po zweryfikowaniu karty SIM i terminala, mówimy OK, możesz się przyłączyć do naszej sieci, informujemy HLR, że oto teraz my, MST, nasz adres, jesteśmy, czy obsługujemy ten terminal w lokalizacji, w której on się znajduje. W odpowiedzi z HLR-a dostaniemy wszystkie informacje dotyczące subskrypcji tego użytkownika. Co on potrafi, co może, czego nie może, czy ma roaming, czy ma międzynarodowe rozmowy, SMS-y i tak dalej, i tak dalej. To jest istotne z punktu widzenia później, kiedy przejdziemy do sieci szkieletowej. To jest taki pełny komplet informacji mówiący, proszę bardzo, oto jest. No i na koniec MST mówi terminalowi, świetnie, jesteś zarejestrowany, teraz możesz przejść sobie do uruchamiania swoich usług. Na czym będzie się opierać bezpieczeństwo? Będzie się opierać na tym, że na naszej karcie SIM i w takim węźle, który zasadniczo chyba nie występuje samodzielnie, Authentication Center, AUC, któryś Anglik, nie, Irlandczyk kiedyś mi zaczął tłumaczyć, no że to jest w OK. Ja mówię, co to jest OK? Znam tą sieć, ale OK tam nie ma. No, tak to wymawiał. Authentication Center, jest taki klucz. To jest w zasadzie klucz prywatny, patrząc z tej perspektywy, czyli coś, co musimy no, chronić za wszelką cenę, bo na tym się opiera w ogóle cała nasza autoryzacja i nie tylko zresztą autoryzacja. Jak to wygląda teraz z punktu widzenia naszej autoryzacji, czy w ogóle tego początku bezpieczeństwa. W momencie, kiedy my pytamy się HLR-a, daj mi ten dane autoryzacyjne, HLR generuje trzy wartości, dlatego one się nazywają triplet. Te wartości to jest random number, czyli po prostu jakiś tam numer losowy. To jest signed response, czyli wartość, którą my będziemy oczekiwać od terminala, że on nam przyśle tą samą, my sobie porównamy i od razu ciphering key, klucz, który będzie używany do szyfrowania naszych danych. Do terminala jest przesyłany tylko numer random. W terminalu, w karcie SIM właściwie, nawet nie w samym telefonie, tylko w karcie SIM, wykonywana jest dokładnie ta sama operacja wyliczenia tych wartości i signed response jest odsyłany. Generalnie to są wartości 64-bitowe, więc można powiedzieć, że próba zgadnięcia nie jest prosta, jeśli chodzi o takie po prostu zgadnięcie, co mogło być odpowiedzią na dany random number. Natomiast klucz szyfrujący jest później przekazywany w przypadku GSM-u do BTS-a, a w przypadku GPRS-u on zostaje w SGSN-ie, tak ktoś zaprojektował kwestię szyfrowania, no i zasadniczo ma być używany do tego, żeby zaszyfrować naszą rozmowę. No i teraz, jakie z tym modelem są problemy? Takie fundamentalne. Ja nie mówię o tym, że te klucze i te algorytmy są słabe, bo to za chwilę jeszcze podsumujemy, ale fundamentalny problem z 2G polega na tym, że... Och, pan już od razu chce przechwytywać tę komunikację i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze ja mówię jakby na etapie w ogóle całego projektu.
Jakiś pomysł? Powiem taką historię. Przyjechałem kiedyś do Dublina. To były jeszcze czasy, kiedy człowiek nie włączał od razu telefonu albo nie był tak po prostu desperacko koniecznie potrzebny mu do życia, więc jak dojeżdżałem do centrum szkoleniowego, wtedy sobie przypomniałem, że mam telefon, że go włączę, włączyłem, no i pojawiły mi się 3 sieci irlandzkie, jedna z Gany. I tak sobie myślę, no ja rozumiem, że w Afryce to się zdarza, że jeden operator z kraju obok otwiera sobie w centrum stolicy swoją sieć i tam robi jakiś ten, ale w Irlandii to jest takie trochę podejrzane. No i tak idąc w kierunku tego centrum i zastanawiając się o tym, co z tym fantem zrobić, tknęło mnie, że moc wzrasta. Sprawa była prosta. Na szkoleniu byli studenci z Gany. Szkolili się z BTS-ów, ustalili sobie tam jakąś maksymalną moc pewnie, no i ten zasięg za mury budynku wyszedł. Sieć się pojawiła na liście i teraz najlepsze, jak już wiedziałem, że to jest przypadek ten, to mówię, dobra, podłączmy się do tej sieci. I co się stało? Udało się, tak? Sieć mnie przyjęła. Bo za tym BTS-em był cały taki symulator, który udawał, że autoryzuje, który udawał dużo różnych rzeczy. Jak się zadzwoniło na dowolny numer, to on gdzieś do czegoś łączył, coś tam odgrywał, jakąś muzyczkę i tak dalej. No to na czym polega problem? Nie. Dokładnie, że mój telefon jest głupiutki i on po prostu nie wie, że to coś, do czego on się podłączył, to jest fake. Tak? W tym momencie my możemy z tym telefonem robić cokolwiek. Tak? Możemy przechwytywać rozmowy, możemy przechwytywać SMS-y, jeżeli jesteśmy podłączeni gdzieś dalej, możemy to nawet udawać, że przekazujemy i tak dalej, i dalej. Na poziomie 2G nie jesteśmy w stanie zweryfikować, że to, co nam podano jako sieć, to jest fake. No i teraz ktoś mógł powiedzieć, no dobra, no ale mamy 3G, 4G i tak dalej, tylko że na ostatniej prezentacji sam powiedziałem, ja osobiście, że w tej chwili, jakby ktoś chciał odpalić masową sieć IoT, to najlepiej to zrobić z 2G. Bo ona wymaga tylko i wyłącznie aktualizacji oprogramowania w BTS-ach, czy w sieci w ogóle jako takiej. Wszystkie inne, czyli LTE i kolejne, wymagają inwestycji sprzętowych, których operatorzy jeszcze nie mają. No więc mamy taki drobny problem, tak? To znaczy rozłożymy sobie te czujniki i teraz ktoś będzie chodził z podręczną GSM in the box, za już poniżej chyba 10 tysięcy złotych można sobie coś takiego zmontować i te nasze czujniki oszukiwał i próbował z nimi coś wyciągnąć. Więc jakby pierwszy tutaj podstawowy problem. Drugi problem to jest rzeczywiście to szyfrowanie, bo nie dość, że ten klucz szyfrujący był w ogóle mały, 64 bity, to potem się okazało, że 10 bitów to są w ogóle zera, żeby se wszyscy inni, którzy chcą się dostać, mogli sobie to odszyfrować, że algorytm szyfrujący A5 przez 2 to w ogóle jeszcze 8 mniej bitów używa do tego wszystkiego. W związku z czym na obecnym etapie złamanie tego szyfrowania to jest chwila, moment właściwie bez wielkiego wysiłku. Co jest pewnym problemem, tak? To znaczy, że my prowadząc rozmowę w 2G, w zasadzie na dobrą sprawę prowadzimy ją otwartym tekstem, no bo każdy może sobie to, można sobie to, że tak powiem, złamać. Z szyfrowaniem dla GPRS-u, no tu sprawa jest trochę prostsza, bo to i tak są dane, to i tak jest internet, więc jeżeli użytkownik jest świadomy, to nie ufa ani operatorowi, ani internetowi, tak, i w zasadzie tu niczego nie zmienia. To szyfrowanie przez wiele lat było po prostu wyłączone, bo okazało się, że jak włączymy szyfrowanie na SGSN, to jego pojemność spada o połowę i operatorom się zwyczajnie nie opłaca, tak, więc wszyscy mówili tak, 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 mamy, ale tak naprawdę to wyłączone jest. Dobrze, więc podsumowując 2G. Pierwszy podstawowy problem, że autoryzacja to jest tylko przez sieć terminala, odwrotnie niestety nie ma możliwości, w związku z czym możemy bardzo łatwo ustawić takiego fejka, taką sieć, która będzie udawać. Co więcej, możemy tą sieć wykorzystać do tego, żeby złamać klucz, który jest na karcie SIM. Nasz kolega przeprowadził jakiś taką prezentację w Moskwie pomiędzy stacjami, można postawić swoją stację, między stacją metra, przepraszam, można sobie ustawić swoją stację bazową. Telefon jak wypada z zasięgu na jednej stacji, no to będzie chciał się podłączyć do naszej. Dopóki on jest w naszym zasięgu, my wysyłamy kolejne numery random, ona odsyła kolejne numery signed response i tam po miesiącu czy dwóch jesteśmy w stanie uzbierać tyle, żeby ten klucz KI złamać. No więc on to zrobił na zasadzie takiej teoretycznej. 2 lata później przeczytałem w wiadomościach, że ktoś w Moskwie, w metro przeprowadził właśnie tego typu atak. No mając ten klucz KI możemy się po prostu pod tą osobę podszyć, wykorzystać do wielu różnych rzeczy.
Jedyna rzecz, która się w miarę udała, to jest jakaś tam próba zachowania anonimowości, to znaczy tak szybko jak się da, nasz numer IMSI do komunikacji z sieci będzie zastąpiony numerem temporary IMSI, czyli takim losowym, który przy zmianie lokalizacji, przy jakimś tam warunkach czasowych będziemy co chwilę wymieniać. W związku z czym prześledzenie konkretnego użytkownika nie jest już aż takie proste. Tak? Gdybym ja tutaj załączył skaner, to właściwie prawdopodobnie nie zobaczyłbym żadnego IMSI, bo wszyscy byli gdzieś wcześniej zarejestrowani i nawet jeśli profilaktycznie wyłączyli telefon, idąc spać, to po włączeniu, i tu sobie wrócę do tego przypadku, żebym wiedział, w tym przypadku terminal połącza się ponownie do sieci. I on nie używa IMSI, on używa tego tymczasowego identyfikatora. Po tym tymczasowym identyfikatorze my jesteśmy i lokalizacji użytkownika, jesteśmy w stanie zapytać ten inny węzeł, jeżeli to nie jesteśmy my, co wie na temat tego użytkownika. Czyli jakby jesteśmy w stanie dostać przede wszystkim IMSI skądś inąd, nie jesteśmy go w stanie przesyłać. Więc ja owszem mogę tu przeskanować, zobaczyć te wszystkie numery, ale w ramach jakby ustawy o RODO i tak dalej, ciężko by mi było te numery tak przypisać do konkretnych zachowań konkretnych osób. Dobrze, idąc dalej, no to 3G. W 3G zmieniło się dużo. Znaczy lekcja została odrobiona, ten nasz wektor autoryzacyjny jest pięcioelementowy. Dochodzi przede wszystkim taki token autoryzacyjny, który działa tak jak signed response, tutaj już to jest nazwane expected response, tylko w kierunku terminala. To znaczy HLR na bazie numeru random i algorytmów, które zostały podmienione, generuje taki token. Ten token musi być przekazany terminalowi. Terminal sobie liczy po swojej, mówi, dobra, jeśli token się zgadza, to znaczy, że ta sieć, do której się podłączam, dostała go od mojego HLR-a. W ten sposób wiem, że ta sieć to nie jest żaden fake. To jest faktyczny operator, który ma z moim jakąś umowę, jeżeli to jest roaming, no albo to jest mój operator. Dzięki czemu możemy wyeliminować ten problem. Po drugie, generujemy od razu klucze do ciphering integrity keys, czyli będziemy w stanie naszą komunikację po pierwsze zautoryzować, nawet jeśli jest niezaszyfrowana, po drugie zaszyfrować. Jak to robimy? Po wymianie wiadomości, w której występuje ten nasz authentication response, czyli to porównanie expected response, który mówimy tak, to jest ten terminal i on się uda, sieć wydaje komendę security mode command, mówi dobra, przechodzimy w tryb zabezpieczony. Od tego momentu wszystkie wiadomości, które są danymi użytkownika, bądź są krytycznymi procedurami sygnalizacyjnymi, są zaszyfrowane. Niekrytyczne informacje są autoryzowane, tak jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wysyła to nam właśnie ta sieć, albo czy wysyła to nam ten użytkownik. I ten model jest w zasadzie nadal używany w LTE, bo on naprawdę rozwiązuje bardzo wiele problemów. Po drugie, te klucze autoryzacyjne, integrity i ciphering są przeniesione do RNC, czyli do węzła, który no jakby obsługuje stacje bazowe, bo jakby tak jeszcze na chwilkę sobie wracając do architektury, tu się pojawił jeszcze jeden problem. Generalnie szyfrowanie odbywało się tylko między terminalem BTS-em. Natomiast BTS-y często były połączone z BSC, dalej zresztą są, radioliniami, których też jakoś nikt nieszczególnie chce zabezpieczać. Więc mając sprzęt, za ile, Marcin, taką radiolinię do nasłuchania można już kupić? No. No właśnie, nie? Więc 1000 zł na eBayu, podłączamy się do radiolinii i tam widzimy wszystko. Tam nawet nie musimy niczego deszyfrować, wręcz możemy zobaczyć sobie ten klucz szyfrujący, możemy sobie wszystko odczytać, możemy sobie pogadać nawet i robić inne rzeczy. W związku z czym przeniesienie tego do poziomu głębiej, jeśli chodzi o sieć, też było bardzo istotne z punktu widzenia tej sieci dostępowej. W związku z czym, co poprawiono? No poprawiono to, że autoryzacja jest dwukierunkowa, że mamy tą możliwość nawet dla wiadomości niezaszyfrowanych podpisania ich cyfrowo. Klucze się wydłużyły do 128 bitów. Mamy nowy zestaw algorytmów lepszych niż te poprzednie, które były używane. Nadal używamy temporary IMSI, paket IMSI do zastąpienia, jeśli chodzi o IMSI, natomiast wymiana informacji, czy na przykład zastąpienie jednego numeru tymczasowego drugim, odbywa się w sferze zaszyfrowanej. I w tym momencie my możemy owszem zobaczyć pierwsze IMSI, może nawet uda nam się zobaczyć IMSI pierwsze, a potem właściwie tracimy tą informację z oczu, no bo ona jest zaszyfrowana i nie jesteśmy w stanie dalej tego użytkownika śledzić.
Dobra, LTE. LTE co do koncepcji, jak działa w sieci i w tej części autoryzacyjnej, w zasadzie wiele nie zmieniła. Zmieniły się tylko nazwy węzłów. W związku z czym pojawia nam się MMI i SGW, Mobility Management Entity, Serving Gateway, które zastępują to, co było SGSN-em wcześniej, są rozbite na dwie części, kontrolną i użytkową. To, co było GGSN-em, czyli tym takim węzłem już dostępowym, pakietowym, teraz nazywa się Packet Gateway i PGW. Pojawiają się dodatkowe rzeczy związane z komunikacją. Zamiast HLR-a mamy HSS, gdzie HSS oznacza po prostu użytkownika z IP, tak by można było w skrócie powiedzieć. HSS nie jest wymysłem sieci mobilnych, to jest coś, co przejęliśmy od IMS-a i od SIP-a. I pojawia się PCRF, Policy Control Rules Function, węzeł, który pozwala nam kontrolować połączenia użytkownika, ale te pakietowe połączenia. Tak jak mieliśmy sieci inteligentne w GSM-ie, tak tutaj mamy PCRF, który na poziomie interfejsu już wychodzącego jest w stanie na przykład klasyfikować ruch, nakładać jakość usług, blokować dostęp do pewnych usług użytkownikowi i tak dalej. Natomiast co do koncepcji, autoryzacja będzie wyglądała tak sama, natomiast bardzo istotnym elementem z punktu widzenia ewolucji jest to, że LTE samo w sobie jest tylko pakietowe. Wypada w ogóle część taka CS-owa, nie ma połączeń głosowych, tak jak je znaliśmy, które sobie szły PCM-ką i tak dalej. Jeżeli będziemy mieli, to będzie to tylko VoLTE, czyli po IP. Nie ma SS7, hura. No, pozostają protokoły IP, diameter i GTP, o których za chwileczkę parę słów. No więc z punktu widzenia tej pierwszej części, to jest wyrywek procedury, która też się nazywa Attach, LTE Attach. Możecie rozpoznać jakby dokładnie te same elementy, które nas interesowały. To znaczy jest Authentication Request i jest Security Mode Command. Czyli jakby mechanika jest taka sama. Najpierw sprawdzamy użytkownika, użytkownik oczywiście sprawdza sieć, następnie ustalamy zestaw kluczy szyfrujących, autoryzujących, przełączamy się w tryb bezpieczny. Od momentu trybu bezpiecznego jesteśmy bezpieczni. I to, czym zajęli się ci badacze z tego uniwersytetu, to jest wszystko to, co się dzieje przed tym. Tak, bo mamy ciągle taki kawałek, w którym to się dzieje w sposób otwarty, w którym jesteśmy w stanie to zmonitorować, jesteśmy w stanie to widzieć. No i oni pociągnęli temat tak naprawdę dogłębnie, jakby co z tym można dalej zrobić. Tu jest jeszcze jedna różnica, dlatego ta procedura jest o wiele większa, ona ma jeszcze tak ze 3-4 takie slajdy. W LTE, inaczej, w 2G, 3G procedura była dwuetapowa, znaczy najpierw się rejestrowaliśmy, a potem używaliśmy usługi. W LTE musimy się zarejestrować i otworzyć sesję taką IP od razu, bo jak się nie uda nam tej sesji IP otworzyć, to LTE w zasadzie nie ma sensu. W związku z czym w jednym ciągu my robimy od razu te wszystkie rzeczy, natomiast na początku ustalamy tylko kwestie autoryzacyjne i tego bezpieczeństwa i dopiero potem przechodzimy do rzeczy związanej, a co ty chcesz, a jakie są twoje, nie wiem, użytkownik, hasło i tak dalej dla tej sieci. W związku z czym wszystko, co się dzieje potem, jako użytkownik jesteśmy bezpieczni. Natomiast w tej części no jest jeszcze parę rzeczy, które można byłoby w jakiś sposób wykorzystać. To, co się zmieniło dosyć istotnie, to jest to, że pomimo użycia tego samego wektora autoryzacyjnego, czyli generowania tych samych rzeczy, w LTE generuje się dużo więcej kluczy, które służą zabezpieczaniu różnych kawałków. To znaczy z tego naszego klucza CKIK generujemy kolejne dwa, ASME i NodeB, z których generujemy kolejne rzeczy związane z dostępem do sieci. NAS, Non-Access Stratum, to jest część związana z komunikacją terminal MMI, czyli taka wyższego poziomu logicznego, o co nam chodzi. RRC, to są Radio Resource Control, to są rzeczy związane czysto z interfejsem radiowym. I do tego jeszcze mamy User Plane, to jest połączenie pomiędzy InnoteB i SGW, tam gdzie mamy przesyłane dane. Czyli to zabezpieczenie mam teraz w trzech miejscach. Interfejsie radiowym, interfejsie dla danych pomiędzy InnoteB i siecią, jeszcze na poziomie terminal i MMI jako taki. W związku z czym, jak dojdziemy do etapu, w którym wszystko zostało już zabezpieczone, czyli do tego Security Mode Command, to od tego momentu wszystko jest już tak, jak trzeba. Natomiast dojście do tego momentu
No, jest pewnym kłopotem, o czym za chwilę. W związku z czym, podsumowując, autoryzacja obustronna, czego oczywiście oczekiwaliśmy. W momencie, kiedy terminal był chociaż raz podłączony do tej sieci LTE, zawsze zaczyna wiadomością zabezpieczoną. Ona już jest podpisana. W związku z czym jesteśmy też w stanie odrzucić wiadomości, które ktoś chciałby nam podesłać z jakiegoś InnoteB, który sobie tak postawił, tak? Więc teoretycznie przynajmniej to powinniśmy być w stanie zrobić. Klucze są 256-bitowe, one tam potem są skracane do 128 bitów, niemniej jednak wystarczające. Kryptografia jest używana, jak mówię, w trzech różnych w ogóle warstwach. Cały ruch, wszystkie krytyczne sygnalizacje są szyfrowane, niekrytyczne są ewentualnie tylko zabezpieczane czy podpisywane. Mamy inny identyfikator, GUTI, Global Unique Temporary Identifier, który też jest podmieniany po pierwszej interakcji. Jego różnica między Teams polega na tym, że on zawiera też jakby eksplicite, który węzeł w sieci zajmuje się danym terminalem. To jest taka mechanika, która pozwala łatwiej pewne rzeczy zaimplementować. Niemniej jednak zawiera też oczywiście element losowy, również zmieniany regularnie przez sieć. No i tak sobie żyliśmy w takim przyjemnym wrażeniu, że no to zrobiliśmy kupę, przepraszam za to wyrażenie, mnóstwo dobrej roboty, zabezpieczyliśmy nasze sieci LTE. No i ci badacze z tego uniwersytetu podeszli do sprawy bardzo solidnie. Bardzo mi się podoba ich podejście, to znaczy oni wzięli standard, rozpisali sobie model stanów poszczególnych elementów wiadomości, możliwe stany i tak dalej. Po czym zrobił taki automat, który zaczął sprawdzać, czy są ścieżki, które spowodują no, niewłaściwe działanie któryś elementów sieci, tak? Czy też terminala, czy też sieci. I wykryli całą tą listę potencjalnych ataków, które sobie gdzieś tam w labie sprawdzili. Więc jak pierwszy raz zobaczyłem tą listę, mówię, o kurczę, faktycznie, nie? Niedobrze się dzieje, ale zacząłem czytać i do czego to się wszystko sprowadza. Zaraz o nich chwilkę powiem, co możemy osiągnąć w LTE, do czego to się sprowadza. Sprowadza się do tego, że oni sobie podstawili InnoteB, czyli stację bazową, takiego fejka. Do tego podłączyli terminal i teraz to jest taki man in the middle właściwie. Mój terminal jest zmuszony do gadania z tą stacją bazową, a on przekazuje informacje poprzez ten podłączony terminal dalej do właściwej sieci. Czyli są w stanie zobaczyć, przechwycić moją komunikację z siecią. Teraz, cała zabawa kończy się w miejscu, gdzieś w tym miejscu, tak, tam gdzie mamy authentication response, bo jak pamiętacie, tam później występuje security mode command. Od tego momentu moja komunikacja staje się zaszyfrowana. Ale do tego momentu oni mogą mi tutaj zrobić różne kuku. Oczywiście nie mogą się tak po prostu pode mnie podszyć. Ale pierwszą rzecz już zrobili. Na przykład ten terminal łączy się w innym miejscu, czyli wrażenie sieci, która mnie autoryzuje, bo ta sieć cały czas mnie autoryzuje. To jest mój random number, to jest mój expected response, tak? To jakby wszystko ja robię, tylko ja jestem tu, a ten terminal, który tak naprawdę wysyła do sieci, jest na przykład w Arizonie. Więc jakby pierwszą rzecz, którą osiągnęli i oni twierdzą, że to jest poważna sprawa, że można w ten sposób spowodować, że sieć myśli, że jestem gdzie indziej, albo że nie jestem tam, gdzie jestem i że to właściwie można by użyć w sądzie, tak, żeby kogoś o coś oskarżyć, albo żeby ktoś miał alibi. Nie znam prawa amerykańskiego, żeby stwierdzić, że to jest takie definitywne, natomiast wiem, że operatorzy mają zabezpieczenia podobne do banków, to znaczy jeśli ja teraz jestem tu, a za 15 minut się znajdę w Arizonie, to gdzieś powinna się podnieść flaga, że coś jest nie tak, tak? Generalnie, że to jest niemożliwe, żeby moja karta zarejestrowała się w innym miejscu, a na klonowanie kart operatorzy powinni być bardzo wyczuleni. Druga rzecz jest taka, oni w ogóle muszą zmusić, no, ale jakby są w stanie to osiągnąć. Są w stanie na przykład wysłać mi możliwość odłączenia się od sieci, tak? Komentarz, który mówi, odłącz się od sieci. Co się okazało? Terminale nie sprawdzają podpisu. Dostają wiadomość, odłączają się od sieci. Wiadomość powinna być podpisana przez InnoteB. Jest podpisana przez InnoteB, przepraszam, ona jest podpisana, tylko akurat terminale tego nie sprawdzają. Jestem odłączony od sieci. Więc no dobra, no w zasadzie no to terminal się zaraz podłączy, tak, można powiedzieć. No ale w czasach, kiedy denial of service na 30 sekund komuś może zrobić różnicę, no to jest potencjalny atak, tak? Więc wracając do tej listy, w ten sposób możemy
właśnie, odłączyć kogoś od sieci, jesteśmy w stanie jego terminal zaangażować tak, że mu wyczyścimy całą baterię na przykład, tak, że zmusimy go do takich operacji, że mu się zaraz skończy bateria. Jesteśmy w stanie przeszkodzić mu w jakichś operacjach związanych, nie wiem, z przywoływaniem na przykład, że nie dostanę wywoływania, więc nie będę wiedział, że jest rozmowa, czy jakieś inne rzeczy. Jest ta możliwość związana z przekazywaniem mojej autoryzacji, w związku z czym sieć może myśleć, że jestem zupełnie gdzie indziej. Co więcej, w drugą stronę LTE ma takie mechanizmy rozsyłania wiadomości emergency, tak, typu nie wiem, jakaś katastrofa, trzęsienie ziemi, pożar, coś w tym stylu. Używając tego mechanizmu są w stanie taką wiadomość wysłać, tak, wszystkim tutaj, nagle się na telefonie pojawia, prawda, ewakuujemy się, tak, i w tym momencie nikt nie wie, o co chodzi, a jest panika. Stąd ten panika, tak. I ostatecznie przy użyciu jakichś tam dodatkowych mechanizmów jesteśmy w stanie powiązać wartości GUTI do IMSI i IMSI do telefonu, czyli przy jakimś tam większym wysiłku moglibyśmy to zrobić, a następnie prześledzić, co użytkownik, czy gdzie użytkownik w sieci robi. Natomiast jest takie jedno zdanie w tym ich dokumencie, mówiące o tym, że przeprowadzenie takiego ataku w rzeczywistych warunkach może się okazać niemożliwe ze względu na warunki techniczne, konfiguracje i innego typu rzeczy. W związku z czym to nie jest, żeby dezawoluować tę ich pracę, bo to jest bardzo ważna robota i jest taka propozycja, że należałoby szyfrowanie, czy w ogóle jakby zabezpieczanie wszystkiego zacząć od samego początku, tej pierwszej w ogóle wiadomości, że się chce przyłączyć do sieci. No bo czy sieć, czy element, który odbiera to moje zapytanie w tym miejscu, w którym jesteśmy, musi znać dokładnie moje IMSI? No nie musi. On i tak to przekazuje do mojego operatora. Więc jedna z propozycji, która być może trafi do 5G, to jest użycie klucza publicznego operatora. Ja wysyłając tą wiadomość, zabezpieczę ją, w środku schowam swoje IMSI, a użyję takiego pseudo IMSI. To znaczy ono będzie miało tylko początek zgodny z moim operatorem. Po to, żeby ten węzeł, który odbiera, wiedział, gdzie to wysłać. Tam. Nie? A tam oni sobie to już odkodują i od strony sieci podeślą wszystkie informacje. Dzięki czemu od samego początku wszystko może być schowane. Problem, jaki ja widzę, jest taki, że prace, pomysły, analizy trwają, a operatorzy właściwie popychają to 5G, już chcemy je mieć. Może się okazać, że jak oni ustalą, co powinno się znaleźć w standardzie, no to będzie to 6G. Jeszcze VoLTE. Pokrótce, dlatego że VoLTE to jest tak naprawdę IMS, który działa jako aplikacja w ramach LTE, a to, co już powiedziałem, w zasadzie LTE dane użytkownika są zabezpieczone. Więc my w zasadzie jesteśmy bezpieczni z punktu widzenia VoLTE. I to jest taka też dosyć istotna jakby informacja dla operatorów, w którym kierunku iść. To znaczy, są operatorzy, którzy porzucają w ogóle 2G całkowicie, bo mogą, bo mają takie regulacje i idą VoLTE. Pomijając kwestię, że wyjdą lepiej na obsłudze częstotliwości i innych rzeczy, to rozwiążą też problemy związane właśnie na przykład z tymi rzeczami. Plus, ponieważ VoLTE to jest tak naprawdę SIP, możemy zaprząc wszystkie rzeczy związane z taką protekcją end-to-end, w SIP-ie, w IP, tak, możemy sobie zaszyfrować, autoryzować, robić różne inne rzeczy, niezależnie od tego, że LTE już robi to w swojej warstwie. Perspektywa sieci. Mam 11 minut, dobrze patrzę, tak, na tutaj zegarek, nie, jakoś tak od rana mam problem z czasem. No więc generalnie z punktu widzenia sieci można powiedzieć tak, no dobrze, to jak w miarę opanowaliśmy kwestię tą, która się wydawała najbardziej newralgiczna, czyli część radiowa, bo to jest medium wspólne, każdy może coś posłuchać, każdy może coś nadać, więc tam powinniśmy się zabezpieczać, no to w sieci szkieletowej właściwie nie powinno być problemu. Tak? No więc dopóki jest to sieć jednego operatora, to można powiedzieć, że okej. Natomiast problem się zaczyna w momencie, kiedy mówimy o sytuacji roamingowej. Tak? Jadę sobie do Botswany, tam się podłączam do sieci, no ale procedura jest dokładnie taka sama. Różnica polega na tym, gdzie jest węzeł, który mnie obsługuje, MSC z GSN, jest tam, ale mój HLR jest u mnie, tu. Tak? Tak samo MMI. Tamto MMI musi dostać informacje z mojego HSS-a. Jeżeli ja robię sesję danych, no to mam dwie opcje. To jest albo tak zwany home routing, czyli ja się łączę do swojego GGSN-a, czyli ta cała sesja idzie przez pół świata, kończy się u mojego operatora. Ewentualnie, jeżeli tak zwany local breakout, no to ta sesja kończy się u tamtego operatora, w sensie obsługi IP, ale kontrola
przez PCRF-a idzie znowu do mojego operatora, no bo mój operator musi mieć na tym kontrolę. Generalnie jeśli chodzi o home routing, no to Volt jest zabezpieczony, to już co mówiliśmy. Natomiast jeżeli to jest local breakout, to ja znów otwierając sesję Volti łączę się z ich węzłem, który obsługuje połączenia tam, a on dopiero łączy się z resztą IMS-a, które jest u nas. No i powiedzmy, że my jako operatorzy podpisujemy umowę, tak, mamy różne tam obostrzenia, testy, inne rzeczy i tak dalej i sobie ufamy. Tak naprawdę problem pojawia się tu. Bo teraz my musimy to wszystko sobie przesłać, tak, z tej Botswany do Polski i tak dalej. A operatorzy nauczyli się przez wiele lat, że oni jakby sami nie realizują tranzytu, do tego mają innych. Podpisują sobie umowę, jeden sobie podpisuje umowę z drugim i dopóki wszystko się toczyło w ramach sieci takich telefonicznych stałych, to nie było wielkiego problemu. Ja pamiętam swoje bóle, jak chciałem sobie z takiego trace'a z sygnalizacji ściągnąć. Wysłali mnie do centrali, to musiałem sobie rozebrać kawałek połączenia, znaleźć, który to jest link, przepiąć linki, uruchomić ten cały analizator, wybrać, co ja właściwie chcę z tego całego strumienia jedynkowego mieć. Nie wysłałem tego maila, nie zapisałem tego na USB ani innych takich rzeczy, bo tego nie było. Mogłem to sobie wydrukować na drukarce, która stała podłączona do tego analizatora. Tak? No i miałem tam 170 stron, taki stertę papieru i mogłem sobie przystąpić do analizy. Więc ponieważ tak to działało, to tak o hakerach to właściwie nikt specjalnie się nie zastanawiał. Tak? No, ciężko by było to w ogóle w jakiś sposób zrealizować, komu by się chciało. W ogóle nawet taki oficjalny troubleshooting sieci sygnalizacyjnej i w ogóle połączeń międzynarodowych jest trudny, bo to trzeba dotrzeć do człowieka, który ma dostęp, któremu się będzie chciało, albo mu się nie będzie chciało, tak? A to jest trzeci z kolei operator tranzytowy, więc po prostu niemoc jakby tego rozwiązania powoduje, że to jest w miarę okej. Okay. Natomiast podkreślam, dane z mojego HLR-a muszą się dostać do MSC. Dane z mojego HLR-a muszą się dostać do SGSN-a. Plus dane użytkownika też mogą w jednym ze scenariuszy wędrować przez tą sieć tranzytową do mojej sieci domowej. W LTE będziemy mieli tą samą sytuację. A może musimy mieć dostęp do HSS-a, mamy sytuację, kiedy sesję wysyłamy do domu, bądź ta sesja jest realizowana w sieci odwiedzanej, ale wtedy musimy mieć sygnalizację. Te wszystkie rzeczy w LTE przypadku, zresztą nie tylko w LTE, no w tym momencie są realizowane poprzez IP. I to jest już świat, w którym operatorzy, czy w ogóle jakby ten świat telekomunikacyjny, no tak troszkę nie bardzo się zna. Tak? To znaczy przez ileś tam lat nie mieli z tym do czynienia i nagle się okazuje, że tam sobie wszyscy ufaliśmy i wszystko działało, a tu mamy tak jakby trochę odwrotnie, tak? To znaczy wszystko działa, bo nikomu nie ufamy, tylko oni się tego muszą nauczyć. Dalej się jeszcze tego wszystkiego uczą. W związku z czym z punktu widzenia LTE i Volti mamy ileś połączeń różnego typu, które musimy realizować. To są połączenia samego LTE, to są połączenia związane z kontrolą tego połączeń LTE, no i to jest na przykład IMS, czyli połączenia pomiędzy IMS-ami, systemami IMS-owymi. No i druga rzecz jest taka, operatorzy się nauczyli, że oni zawsze mają kogoś do pomocy. Czyli nie robię tego sam, no mam tych partnerów 300 czy 400, tak? To musiał tam 300-400 tuneli poustawiać i tak dalej. Po co? Ja mam jednego IPX-a, tak go nazwijmy, czy X-a, czy jak tam, jak wiecie, ja mu ten cały ruch przekażę, tak? A on go tam rozdystrybuje i to pod kątem daje litera, i SS7, i jakby w ogóle wszystkich innych rzeczy. No i taki model jest fajny, bo ja sobie podpisuję jedną umowę, cały ten ruch tam gdzieś wysyłam, a oni się tym wszystkim zajmują. No tyle, że to jest świat IP. To już nie jest taki świat usztywniony tymi ograniczeniami technologicznymi, tymi PCM-kami, tak, że próba zrzucenia czegokolwiek, jakiegoś trace'a, czy wrzucenia czegokolwiek była strasznie skomplikowana. To jest świat IP, tak? To jest na dowolnym routerze, dowolny administrator zapuszcza TCP dumpa i ma. Jeśli zdążę, chociaż przez tą przerwę pewnie nie, to bym pokazał, jak taki DC-DAM może, znaczy jak taki Wireshark nam ładnie może wszystko pokazać, to o czym mówię, tak? to co możemy zobaczyć. No więc rozprawmy się szybko z tymi protokołami. SS7 to jest taka konstrukcja,
taki, nie wiem, to taki zamek, który budowano od, prawda, nie wiem, V wieku do XX wieku. Każdy coś dobudowywał, bo uważał, to jest fajne, ale dobudujmy sobie jakąś komóreczkę, na przykład związaną z kontrolą sieci mobilnej, a dobudujmy sobie kawałek związany z usługami mobilnymi, a dobudujmy sobie coś tam jeszcze z ATM-em. Generalnie, dopóki to wszystko było w sieci takiej E1-kowej, SD-chowej, ewentualnie później w ATM-ie, to było OK. A potem ktoś wpadł na pomysł, przenieśmy się na IP z tą całą sygnalizacją, powstał SIGTRAN. Świetnie, SIGTRAN powstał, powstał fajny protokół SCTP, który moim zdaniem powinien zastąpić TCP, tak przy okazji w ogóle do naszych dyskusji, no ale przenieśmy się na IP. W tym momencie nagle nasz tranzyt idzie zupełnie innymi drogami, z operatorami, których my nie znamy. Z innymi to my mamy 50 lat doświadczeń, tak, jak oni działają bądź nie działają. A tu nagle pojawia się operator, to wielu takich jest. Wielu jest takich, którzy przychodzą z taką super ofertą, że właściwie po prostu to w ogóle za darmo my ci to zrobimy, a potem się okazuje, że płacimy więcej, bo coś tam. Więc to jest rzecz, która gdzieś w tym świecie telekomunikacyjnym dopiero powstaje. Natomiast to, co jest najistotniejsze, patrząc, ja nie będę omawiał tutaj tych wszystkich protokołów, to, co jest najistotniejsze, jak problem, jeśli chodzi o SS7, to jest w ogóle budowa SS7 jako protokołu. Tam nie ma żadnego bezpieczeństwa. To jest tak, ludzie mówią, czy gdzieś tam się pojawiają informacje, o, znaleźliśmy dziurę w SS7. Nie? Znaczy, żeby znaleźć dziurę w płocie sąsiada, trzeba mieć płot. Nie ma płota, tak? To, że nikt do tego sąsiada nie zaglądał, dlatego że on mieszka 7 kilometrów za Wołosatym i się idzie przez ścieżkę, przez góry, nikomu się nie chciało. Natomiast teraz on ma wybudowaną drogę, puszczyli tam ten szlak turystyczny, no i szedł turysta, popatrzył, o, dom, o, otwarty, o, mogę coś tam wynieść, o, znalazłem dziurę. No nie, SS7 tak po prostu działa, tak? On działa na zasadzie, że my, operatorzy, to my jesteśmy dobrzy, tak? To ewentualnie użytkownik może być zły i on chce nas oszukać, nie? Ale my jesteśmy ci dobrzy, my sobie ufamy, tak? Więc właściwie nie musimy mieć żadnych mechanizmów bezpieczeństwa. Więc te wszystkie exploity, te wszystkie dziury, nie, no po prostu ktoś nagle odkrył, że na przykład w protokole MAP jest taka wiadomość, ona robi to i to i my to możemy do czegoś wykorzystać. No więc przykłady. Jednym z mechanizmów na przykład podsłuchania rozmowy jest call forwarding, tak? Czy ktoś używał przekierowania połączeń? Na pewno, tak? My sobie coś tykujemy, przekaż mi te połączenia gdzieś tam indziej. No to jest przekierowanie ustawione przeze mnie, ale to przekierowanie jest ustawione w HLR-ze. No więc ja teraz, jeśli ja udam HLR i wyślę do węzła informację przekieruj rozmowy tego człowieka na ten numer, to on to zrobi. Ta wiadomość nie jest w żaden sposób zabezpieczona, nie ma żadnego podpisu cyfrowego, nie ma nic, tak? Więc ja taki spoofing mogę zrobić o tak, wysyłam i teraz ta rozmowa trafia do mnie, a oczywiście mogę przekazać dalej, a w międzyczasie ją sobie nagrać. To samo mogę zrobić z SMS-em, tak? Do mnie, idziemy dalej. Pojawiły się takie fajne funkcjonalności anytime interrogation. To jest taka wiadomość, weź tam, wywołaj terminal, powiedz mi, gdzie on jest. Co więcej, ta wiadomość może wywołanie terminala być, jak masz GPS-a, to mi powiedz, gdzie jesteś dokładnie. Co się okazuje? Każdy na świecie, kto ma podłączenie do sieci SS7, może takie przywołanie zrobić do dowolnego telefonu. No, może już niekoniecznie teraz każdy, ale tak to wyglądało. To samo było z SMS-ami. Provide subscription info, send IMSI. Cała masa takich wiadomości, które by design służą temu, żeby się dowiedzieć czegoś o tym użytkowniku, o tym telefonie, o tych rzeczach. Co więcej, możemy wysłać inne wiadomości. Możemy wysłać wiadomości, zapomnij o tym użytkowniku, usuń informację o lokalizacji tego użytkownika i nagle mamy denial of service. I nikt nie wie dlaczego. Tak? To znaczy nagle informacja w HLR-ze o lokalizacji użytkownika zniknęła. No bo dostał port MS, usunął, nie ma, nie wie gdzie jest i dopóki terminal się gdzieś ponownie nie zarejestruje, to właściwie nie odbierze żadnej rozmowy. Tak jak mówię, lat temu 15, no to trudno, no to nie odbiorę, tak? To się człowiek nie dodzwoni. Natomiast w obecnych czasach to może być wartość, tak? To, że ktoś... Tak, no więc jakby jakie jest rozwiązanie? No więc jeśli chodzi o SS7, jest tylko jedno rozwiązanie. To jest filtrowanie, to jest jakby przemyślenie kwestii, kto nam co przysyła i czy powinien nam takie rzeczy przysyłać. I 2016, jak ja się zapytałem, to dlaczego tego nie robicie? O, teraz już robimy. A mamy to SS7 od tam 20 lat czy iluś, tak? No,
generalnie przejście na Stricta ma też pozytywne rzeczy. To znaczy w momencie, kiedy definiujemy sobie ruty dla IP, musimy je powiązać z rutami dla SS7. Jeśli użyjemy ich tylko jako filtra, to od razu rozwiązujemy całe mnóstwo problemów związanych właśnie z tym, że ktoś nam coś przysłał nie wiadomo skąd. Tak? Więc ma to jakąś tam rzecz. No bo jak powiążemy sobie te drogi SS7 z drogami IP, a IP możemy zabezpieczyć na przykład IPsec-iem, to możemy ogólnie rzecz biorąc całą komunikację w miarę zabezpieczyć. No i operatorzy się obudzili i nagle, prawda, wszyscy operatorzy w Niemczech robią coś tam i wszyscy operatorzy gdzieś tam robią coś tam innego. To są rzeczy, o których wszyscy wiedzieli od samego początku istnienia sieci mobilnych, tylko nic z tym nie robił, no bo my jesteśmy ci dobrzy, tak? No, wszyscy sobie ufamy, po co sobie utrudniać życie? Aha, z SS7 problem jest jeszcze jeden. Tam nie ma dynamicznego routingu. Ja wiem, że to wszyscy są z IP, po prostu, a włączymy sobie to, tamto, siamto, wszystko. Nie, w SS7 wszystko się konfiguje ręcznie. Każdą jedną drogę, każdy jeden link sygnalizacyjny, każdy jeden filtr na każdym jednym urządzeniu. W związku z czym, jak ja mam tych linków tam 10 czy 300 i do każdego muszę dopisać zestaw filtrów, to kiedyś to zrobię, nie? To jak będę miał czas, to wtedy to uzupełnię. Tak nawiasem mówiąc, właśnie z tego też wygląda, bierze się ten problem, związany z tym połączeniem między BTS-em a BSC. Tam też jest SS7. I ponieważ ten kawałek na radiolinii, jeżeli jest niezabezpieczony, możemy wejść w interakcję. Ponieważ SS7 nie ma żadnych zabezpieczeń, to możemy użytkownika rozłączyć, przekierować, cokolwiek możemy z nim zrobić. Tak? Jesteśmy częścią sygnalizacyjną i możemy sobie dłubać. Nie musimy niczego odszukiwać, klucza czy coś, tam komunikacja już jest rozszyfrowana, więc właściwie jakby nie ma więcej z tym do roboty. No więc czy LTE jest lepsze? Odpowiedź już jest. Nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że ten model my sobie ufamy, bo my jesteśmy ci dobrzy, został przeniesiony też na nowy protokół zwany diameter. Wiadomości są inne, troszkę. Protokół jest inny, tak? Ale zestaw informacji, które sobie przesyłamy, cały czas ten sam. Wszystkie dane dotyczące subskrypcji, autoryzacji i tak dalej idą cały czas takimi samymi paczkami. Ja mówię, to jest trochę inny protokół, on inaczej działa, ma tam jakieś inne obostrzenia, natomiast generalnie wszystko to, co wysyłaliśmy w SS7, wysyłamy dalej w diameterze. Tu jakby się niewiele zmieniło. Jest jednak subtelna różnica. Do implementacji interfejsów diameterowych zostali zaproszeni ludzie z IP. A oni wiedzą, że to tak nie może być, że to tak po prostu idzie i ktoś tam coś z tym robi, tak? Więc to jest ten pozytywny wpływ tego, że przenieśliśmy się do IP. Zresztą ja zresztą wszystkim od lat nastu, tam nie wiem, 18 czy 19 operatorów mówię, słuchajcie, możecie się oczywiście nauczyć IP, tym pracownikom, możecie się nauczyć IP, jak najbardziej jest to wskazane, rozpoznać i tak dalej, ale do budowy własnej sieci to wy sobie kogoś zatrudnijcie. On się nie musi znać na GPRS-ie, 2G czy innych rzeczach, on się ma znać na IP. I on wam tą sieć będzie tak budował, żeby ona była dobra, włączając to bezpieczeństwo. No i właśnie to jest ta nasza nadzieja, że te połączenia pomiędzy operatorami, bez względu na to, czy one wykorzystują bardziej czy mniej zaawansowane funkcje IPX-ów czy X-ów, są właśnie w ten sposób zrobione, są zabezpieczone. Czyli dostępne mechanizmy, no nie wiem, typu chociażby certyfikatów, tak? Jeśli chcę się połączyć z moim partnerem migowym, przecież jakiś problem jest zestawić dynamiczne IPSEC-i przy pomocy certyfikatów. Stworzyli sobie nową domenę fajną, czy gbbnetwork.org, generują sobie certyfikaty, czyli jest postęp, tak? Jest ta nadzieja, że jednak wpływ sieci tranzytowych, bo to tu o to głównie chodzi. To nie jest tak, że, nie wiem, Orange Polska robi na złość T-Mobile Niemcom. Nie, to są ci, którzy są po środku, tak? Jeżeli ktoś jest pomiędzy, to on właśnie ma możliwość wrzucenia swojego kawałka. Jeśli odpowiednio tam zabezpieczymy, to nie będzie z tym wielkiego problemu. No więc zamykając jakby, czy VoLTE jest lepsze? No jest, bo nie realizujemy połączeń głosowych tak, jak to było w 2G czy 3G. Nie używamy SS7 w ogóle do tego typu. Zanim nawiążemy połączenie VoLTE, w ogóle musimy zarejestrować w IMS-ie, a to możemy zrobić tylko po ustanowieniu sesji danych LTE, a ta jest już zabezpieczona. W związku z czym
Dodatkowo to nie jest też tak, że jak ja jestem w roamingu i to jest też ten local breakout, czyli wszystko jest obsługiwane tam, zawsze jest węzeł, który jest z powrotem u mnie w mojej sieci domowej, tak zwany serving, który jest u mnie i on kontroluje wszystkie moje sesje. Jak coś jest nie tak, on może tę sesję zawiesić, nie pozwolić, odfiltrować i zrobić jeszcze parę innych rzeczy. Nie mamy. Dobrze, to jeszcze są jakieś pytania na szybko? Ja mam to pytanie takie jakby w przypadku. Mamy nasze LTE, ale coś się dzieje, że schodzimy i musimy na 2G przejść. Wtedy jest z tym bezpieczeństwem, czy nam to się przynosi, czy lądujemy z powrotem? Nie, przejście między technologiami nie przynosi nam bezpieczeństwa. W związku z czym najbardziej klasyczny przykład to mamy CS Fallback. To jest taki mechanizm, który pozwala operatorom wykorzystać istniejącą sieć 2G, 3G do realizacji połączeń głosowych, pomimo że ma LTE. Czyli jestem w LTE, mam swoje dane i tak dalej, po czym chcę wywołać rozmowę i ta rozmowa jest wyrzucana do sieci 2G, 3G. Jeśli trafi do 2G, dokładnie ten sam problem. No, jakby tu nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. To jest rzecz technologiczna, którą mamy. My oczywiście możemy w pewien sposób sterować. I jeden z operatorów na Łotwie, bo ostatnio z nimi rozmawiałem, oni zrobili tak, że oni do 2G wyrzucili wszystkie urządzenia takie do danych małych, nie wiem, taksówkarze, tak, te wszystkie jakieś takie czujniki, sensory, to oni tam sobie to robią w danych 2G, a wszystkie rozmowy głosowe realizują w 3G. Taki dziwny odwrót wykonali. To jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób na to wpłynąć. Natomiast w terminalu proszę sobie zaglądnąć wybór sieci i tam są takie opcje. Tylko GSM, tylko WCDMA, tylko LTE, jakieś tam kombinacje tych rzeczy, więc jestem w stanie, bo jeśli wybiorę sobie na przykład, takiej nie widziałem akurat kombinacja, byłaby najlepsza, to znaczy 3G i LTE, to byłaby najbezpieczniejsza kombinacja w rozumieniu mojego połączenia, bo nie trafię do 2G. Więc w momencie rejestrowania się do sieci mój terminal mówi dokładnie, co potrafi, czego nie potrafi. I jak on powie, że nie potrafi 2G, to sieć go tam nie wypchnie, tak? No bo jak nie potrafi, to nie może. Więc tak, jesteśmy w jakimś tam stopniu w stanie wpłynąć na to, co zgłosi nasz terminal jako dostępne technologie i możemy pominąć 2G, 3G.